Ale jak zauważycie, kiedy jest błogosławieństwo i intencja, z konkretnym celem, idziecie załatwić to i tamto, albo robicie to, żeby stało się to i to, to zauważycie później, że jeśli to wam służy, to te rzeczy będą się realizowały, że ta wasza intencja będzie miała magiczną moc. Szczególnie jeśli będziecie ją wysyłali w stanie relaksacji, w stanie teraz. Tak, mogę? Tak? I chciałam spytać, bo podczas tego otwierania, czyszczenia serca pokazały mi się obrazy. I teraz mam pytanie, czy te obrazy, no, czy rozumiem, że to mnie dotyczy, tak? Czy to jest jakiś symbol, czy to rzeczywiście może być obraz rzeczywisty, że coś muszę jak rozróżnić? Kiedy jest, no właśnie, nie wiem jak to powiedzieć, no. Ja wiem. Kiedy to jest moje, a kiedy to jest po prostu symboliczne, że ja mogę, no, coś przeskoczyć, prawda? Wszystko. Mówiłem na początku, no, że życie nie ma żadnego sensu, że nic nie musimy jako dzieci Boga. Jesteśmy tu po to, żeby doświadczać. Jeśli uznamy, że coś musimy, to musimy. Ale możemy przeskoczyć. Zaraz wam pokażę tu taki rysunek. Wszystkie możliwości mamy w ręku, czy w głowie, czy w sercu, czy jakby to nazwać. Posłuchaj własnego serca albo odrzuć to zupełnie, bo jeśli będziesz się przejmowała tymi obrazami, to one nabierają mocy i wtedy one zaczynają funkcjonować w twoim życiu albo nawet się realizować. Więc jeśli je totalnie olejesz, bo uznasz, że nie musisz się nimi zajmować, to tak będzie. To jest tak jak z przesądami. Ktoś jedzie samochodem, zobaczy czarnego kota i zaraz potem ma coś halo. A drugi powie, to przecież mnie nie dotyczy. I ja wielokrotnie jechałem, czarne koty przelatywały i było ok. Ale to według wiary dane ci będzie. Jeśli poczujesz w sercu rezonans, że na przykład dana sprawa jest ważna, to tak jak ze snami. Sny mogą nam powiedzieć bardzo wiele. Jeśli potrzebujemy to wiedzieć. Bo często nakręcamy się, sny są po to, żeby nam pokazać, że o, tutaj jest jakieś zagrożenie, tutaj no to trzeba by było coś zrobić. Jeśli w to uwierzymy, to rzeczywiście przyciągamy i zagrożenie, i akcję, którą chcemy wykonać, żeby uniknąć zagrożenia. Ale jeśli uznamy, że ten sen nas nie dotyczy, to prawdopodobnie na 95% to się rozpuści i nie będzie miało miejsca. Często właśnie Matrix wysyła nam takie sygnały, żeby nas zainteresować. Tak jak telewizja, o tu jest wojna, tu zamach, tu drożyzna, to zaraz cię dotyczy, tutaj rób jakieś zapasy, tu jeszcze coś innego. Po to, żebyś się wkręciła i żebyś zasiliła to wydarzenie, które później się pojawi. Ale jak olejesz temat, to się okaże, że na przykład to może przeszło bokiem, a ciebie nie dotyczy. To samo z tymi obrazami. Czasami czujesz rezonans, że musisz coś z tym zrobić, to robisz. Innym razem możesz olać, nawet jeśli to wydaje się bardzo ważne i tutaj wiesz, dudni, że musisz zrobić, bo to będzie tamto, stracisz coś, czy tak dalej. Ty decydujesz jako bogini swojego wszechświata, czy to jest dla ciebie ważne i czy chcesz w tym brać udział. Bo przychodzi ktoś i chce ci zrobić kuku, a ty mówisz, dobra, dzięki, ale ty słuchaj, ja się nie zgadzam na to. I jeśli z pełną świadomością i mocą wiary tak podejdziesz, to on straci moc, on nie będzie mógł ci nic zrobić, pomimo tego, że inną osobę będzie w stanie skrzywdzić. My nawet nie wiemy, jak wielką moc mamy w sobie i nie wiemy, że możemy się na coś nie zgodzić. Możemy. Cały czas możemy przyjąć jakąś prawdę albo jej nie przyjmować. Możemy przyjąć zasady działania i wtedy podlegamy tym zasadom, scenariuszom, bo wiemy, że to tak działa, że na przykład wkładamy palec w ogień i się musimy sparzyć. Ale jak uznamy i głęboko uwierzymy w to, że ten ogień nas nie sparzy, to będziemy bawili się ogniem i nic nam nie będzie. Według wiary dana wam będzie. Więc ty nie musisz przyjmować wszystkich zasad. Najlepiej by było, to o tym jeszcze będę mówił, żeby wywalić wszystkie programy, wszystkie zasady, wszystkie systemy wierzeń. I samemu, w zależności od tego, co nam wnętrze podpowie, co wypłynie z naszego serca, działać tak, jak chcemy. Więc w jednej sytuacji będziemy świętym, a za chwilę zdepczemy robaka. I to też jest w porządku. Bo życie jest ogólnie miłością. Bóg jest miłością. A miłość jest wolnością. To pojęcie tak zwanej miłości, które funkcjonuje w tym świecie, mówi nam, że a jak miłość, to musisz tam partnera, partnerkę, czy coś tam otoczyć jakąś tam wielką opieką i cały czas pilnować tego, a ta druga strona też ma być ci wierna i tak dalej, i tak dalej. No i już robimy sobie więzienie i to nie jest miłość. Prawdziwa miłość daje wolność. Ludzie boją się wolności, ale prawdziwa miłość jest totalną wolnością. Nie oczekujemy od nikogo, że ten ktoś będzie postępował tak, jak my chcielibyśmy. Dajemy sobie wolność przede wszystkim i dopiero wtedy możemy dać wolność innym. I relacje partnerskie, na przykład już na tych wyższych poziomach świadomości właśnie na tym będą postępowały, polegały. Że ludzie będą łączyli się w pary, jeśli będą chcieli, ale żadna ze stron nie ma żadnych obowiązków. Chcą, są razem, nie chcą, nie są razem. Bo najbardziej boli, jeśli na przykład ja się przywiążę do partnerki i oczekuję, że ona będzie wierna, ale ja też muszę być wierny. No bo tak na tym polega ta gra. Ale jeśli sam siebie uwolnię od obowiązku bycia wiernym, co nie znaczy, że muszę się szlajać, ale zwolnię się z obowiązku, tak szczerze, kiedy już wiem, że na pewno jestem wolny tu wewnętrznie, to również zauważę, że wtedy nawet jeśli ta moja partnerka zrobi coś takiego, co w skali ludzkiej nazwana jest zdradą i pójdzie z kimś innym do łóżka, to to mnie nie będzie bolało, bo ja jestem wolny i ja wiem, że ona jest również wolna i ona ma prawo robić to, co chce. Miłość jest bardzo zakłamana i seks, to o tym też może zdążę jeszcze później powiedzieć. To są tak zdemonizowane tematy właśnie po to, żeby zniewolić całą ludzkość. Jesteśmy bogami w swoich wszechświatach, my decydujemy, w jaką grę gramy i w każdej chwili, w połowie tej gry nawet, możemy zmienić zasady, żebyśmy tylko wiedzieli i pamiętali i żebyśmy w to uwierzyli. Wiara i emocje to są podstawy, to są takie podwaliny kreacji. Bez tego nic się nie będzie działo. I często też zawsze należy unikać tych niskich emocji, bo jak zaczniemy kalkulować, czy to nam się opłaci, no to też mówiłem o tym, że nie ma, życie nie powinno mieć żadnego celu, żadnego sensu. Jeśli nadajemy sens, to już zaczynamy kombinować, czy to nam się opłaci, czy jesteśmy na dobrej drodze, czy warto, czy nie warto i tak dalej. I wtedy wchodzimy w niskie emocje, a tutaj siedzi Lucek i on już nas wykręci jak będzie chciał, bo on jest królem strachu i kłamstwa. Tutaj od odwagi w dół Lucek rządzi, czyli Lucyfer, czy niskie siły, czy demony, czy jakby to nazwać. Jeśli jesteśmy wyżej, jesteśmy poza jego zasięgiem. I to od nas zależy, gdzie sobie fruwamy. I zarówno jak tu jesteśmy, jest ok, jak tu jesteśmy, też jest ok. Możemy nagle być w piekle, a później wejść do nieba i odwrotnie, albo sobie funkcjonować. Wiem, że są ludzie, którzy wyszli już na wyższe poziomy i obecnie nurkują w te niskie światy, doświadczając tych bardzo ciężkich doświadczeń po to tylko, żeby po prostu poznać, jak to jest. Ale już na tyle są silni i są w jakiś sposób zdystansowani do tego, co robią, że już nie ulegają tym niskim emocjom, więc nie są zniewoleni. W każdej chwili mogą wyjść na wyższe poziomy. Wtedy już jakby są panami własnego losu. Ty decydujesz, w co chcesz grać, co przyjmujesz, a czego nie przyjmujesz. Warto też pamiętać, że akcja równa się reakcji, więc jeśli będziemy na przykład mówili spadaj, walczyli z czymś, czy w ogóle się sprzeciwiali, to też jakby nadajemy siły przeciwstawnej energii. Warto jest pamiętać, że może najlepiej by było powiedzieć na przykład dziękuję, wybieram coś innego. To jest tak, jakby idzie cios w naszym kierunku i ja mówię nie chcę, no to wtedy w jakimś stopniu to zatrzymuje i to się odbija ode mnie i musi wrócić jak wahadło. Ale jeśli ja powiem dziękuję, wybieram coś innego, to tak jakbym zszedł z drogi temu pociskowi, on przeleci tutaj. I wtedy no, jestem nieosiągalny dla tego uderzenia. Ale tak, to raczej bym polecał. Dziękuję, wybieram coś innego. To jest najlepsze rozwiązanie. Przychodzi jakieś wydarzenie, wy nie zgadzacie się z tym. Dziękuję, wybieram coś innego. Nie mówię nie, dobra, nie zgadzam się, bo to jest pewna forma, może delikatna, ale jednak reakcji jakiejś walki. Tak samo jak przeciwstawianie się jakimś tam trendom, czy ocenianie polityków, którzy teraz robią takie ciekawe rzeczy na zewnątrz, czy ocenianie Adolfa, czy innych tych złoczyńców, których znamy z historii, to też jest jakby zasilanie ich swoją energią i sprawianie, że wchodzimy w interakcję z tymi siłami, które oni reprezentują. A to nam się de facto nie opłaca, bo tracimy na energię, którą moglibyśmy spożytkować na coś, czego pragniemy. Więc jeszcze raz wracam tu do czegoś, co powiedziałem kilkanaście minut temu, że nie warto zajmować się tym, co nam nie służy, co nas straszy, co nas ściąga do niskich światów, co mówi o problemach. Warto jest koncentrować się tylko i wyłącznie na tym, czego pragniemy. Na miłości, na nowej ziemi, na harmonii, na zdrowiu. Ale jeśli nie wiemy, czego pragniemy, to koncentrujmy się na miłości w naszych sercach. I ta miłość nam powie, czego tak naprawdę chcemy. Bo ja próbowałem sobie wyobrazić nową ziemię, jak to będzie wyglądało, żeby sobie ją w jakiś sposób zwizualizować i wejść w ten stan nowej ziemi. No ale serce mi podpowiedziało, Misiu, ale ty nie wiesz, jak to wygląda. To jak ty będziesz miał to wizualizować? I rzeczywiście wtedy doszedłem do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie skierowanie swojej uwagi do miłości, która zawsze jest tutaj. Nawet u najgorszego złoczyńcy. Nawet u jednego jest więcej, bardziej otwarta przestrzeń serca, u drugiego mniej, ale zawsze tam gdzieś głęboko ta miłość jest. Jeśli w nią skoncentrujemy swoją uwagę, to się dowiemy, czego tak naprawdę pragniemy jako istota boska i w którym kierunku iść, i to nas poprowadzi, a jednocześnie uzdrowi nas i nasze życie. Tak to wszystko moim zdaniem wygląda. Więc... Jeszcze pytanie do tego ćwiczenia, jeśli mogę. Tak? Chociaż po części odpowiedziałeś na nie, bo padło takie zdanie, że mamy sobie pamiętać o tej nitce, o tej windzie, bo ona będzie potrzebna. Tak. Czy coś mi umknęło, czy... Nie, to może ja nie dopowiedziałem. Więc nitka jest o tyle potrzebna, że fajnie jest przenieść się prawie na stałe do przestrzeni serca, gdzie nie ma myśli, gdzie jest tylko bycie, tak? Czyli wystarczy być i przebywać w przestrzeni serca. Wtedy cały wszechświat dookoła sam się kształtuje, formuje i harmonizuje. Przede wszystkim harmonizuje. Ale czasami życie stawia przed nami tu w 3D takie wyzwania, że musimy coś zaplanować, że potrzebny nam jest kalendarz. Tutaj nie ma czasu, tutaj nie ma przestrzeni, jest tylko świadomość bycia. Więc trzeba wyjść do przestrzeni umysłu, do świata 3D, jakby być z innego świata, ale w tym świecie, jak to mawiają, takie powiedzenie. I wtedy idziemy do przestrzeni 3D, planujemy coś, co chcemy zaplanować i wracamy. I nie patrzymy na to, tak jakbyśmy zasiali ziarenko tego, co ma się wydarzyć, ufamy przestrzeni, że to się zdarzy i już nie zawracamy głowy, nie dajemy żadnej ważności temu, co chcemy zrealizować. Im większa ważność, tym bardziej strąca nas to do pożądania, do niskich emocji, bo jak bardzo nam zależy, to zaczynamy się bać, że możemy tego nie osiągnąć. A jak zaczynamy się bać, jesteśmy w strachu, setka poniżej odwagi, czyli jesteśmy w tak zwanych sferach piekielnych. I na tym to wszystko polega. Kształtujemy coś, formujemy, niejako nadajemy kształtu w 3D i wracamy do przestrzeni serca. A tu w 3D już wszystko samo się dzieje i później przychodzi nam to w postaci jakichś wydarzeń. To wszystkiego nie przełożę na język ludzki i szczerze powiem, nie wszystko też sam jakby przeżyłem. Ja wam opowiadam pewne historie, które udało mi się liznąć, czasami osiągnąć w jakichś tam krótkich momentach, czasami w dłuższych, ale to nie jest tak, że ja siedzę w przestrzeni serca i już tam wszystko mam poza sobą. Ja na razie jeszcze chyba wybrałem takie soczyste życie. No, lubię dynamikę i lubię takie być może ekstremalne wydarzenia, w związku z tym taka moja ścieżka. Ale opowiadam wam, bo z tymi rzeczami się spotkałem, przeżyłem je na własnej skórze. Nie tylko te doświadczenia poza ciałem ze śmierci klinicznych, ale również te stany medytacyjne, o których wam opowiadam tutaj. Również te przejścia do przestrzeni serca. Więc to nie jest tak, że ja znam to tylko z teorii, ale też nie jest tak, że ja w tym jestem głęboko. No to tyle. Czy coś jeszcze? A mógłbyś jeszcze podać jakiś przykład właśnie do tego rysunku, gdzie właśnie następuje to uwalnianie się od przyszłości? A na przykład masz jakiś schemat, tak? Schemat sama sobie wybierz. To jak ja ci podałem ćwiczenie, które mnie pomogło z tym lejkiem. Zobaczysz, pokombinuj, jak u Ciebie jest w Twoim systemie mentalnym, jak u Ciebie jest najwygodniej. I pamiętajcie, że jako dzieci Boga idziemy po linii najmniejszego oporu. To, co jest trudne, nie jest boskie, to jest umysł. Co jest łatwe, przyjemne, to jest kreacja Boga. Bóg nie oczekuje od nas, że będziemy się mocno wysilali. Jako dzieci Boga możemy mieć wszystko i wszystko nam się należy. Z racji tego, że jesteśmy i nic więcej. To Matrix, Jaszczur nam powiedział, że musimy w znoju harować, to taka z tej przypowieści wygnania Adama z raju, że będzie w znoju musiał harować i tak dalej, i tak dalej. Uwierzył i tak ma. No i tak my mamy później. Ale ogólnie, jeśli wrócimy do boskości, niczego nie musimy ciężko osiągać. Wystarczy, że chcesz, już to masz. Uświadom sobie, że jesteś dzieckiem Boga i nic więcej nie potrzebujesz. Ta technika może Ci pomóc, ale nie musi. Wystarczy, że uwierzysz, że to samo się dzieje i będzie się działo. Według wiary dane Ci będzie. Wszyscy mówią o tym, że wiara tutaj jest podstawowym czynnikiem. Bez wiary nie osiągniesz niczego. Nawet najmniejszej rzeczy, cokolwiek w 3D nawet zrobić. Techniki są przydatne czasami, ale niekonieczne. Nie wiem, jak w tej materii Ci pomóc, bo to są tylko jakby drogowskazy. Ja Wam pokazuję, gdzie możecie sięgnąć wzrokiem wewnętrznym, w którym kierunku poszukać własnych rozwiązań. Nie ma jednej prawdy dla wszystkich, każdy ma swoją prawdę. I nie bójcie się eksperymentować ze swoją prawdą. Ja też miałem tak kiedyś, że przeczytałem formułkę i później łowiłem się, żeby ją zapamiętać, no żeby to zrobić dobrze, ćwiczenie czy coś dobrze zrozumieć. I nie mogłem wbić sobie do swojego głupiego łba, że ta formułka dotyczy kogoś innego. Mój umysł mówił: Misiu, to nie jest twoja zabawa. Ja tak mam, że na przykład jeśli napiszę sobie jakiś scenariusz do nagrywanego programu, czy nawet za dużo napiszę do wykładów, to się jąkam i gubię się we wszystkim. No, mam lepsze wykłady i gorsze, ale jak widzicie, staram się nie korzystać nawet z tych papierków, ponieważ to mnie rozprasza i gubi. Mój umysł nie chce żadnych informacji zewnętrznych. On chce działać z tego, co wypływa ze środka. I to samo jest z tymi ćwiczeniami. Nie musicie ich stosować. Ja Wam pokazuję. Mnie to pomogło, a to było na zasadzie objawienia. To nie to, że ja tam gdzieś dłubałem i to akurat, to mi przyszło, nazwijmy to, w stanie medytacyjnym. Przyszło, zastosowałem, zadziałało, no to z Wami się dzielę. Ale dla kogoś to może być niepotrzebne. Tak jak z facetem o burdelu, co Ci mówiłem. Nie musisz się do niczego wysilać, nie musisz pracować, nie musisz uczyć się żadnych formułek, bo te formułki są cudze. Ty masz swój świat, swoją przestrzeń wewnętrzną, swojego Boga wewnętrznego i On decyduje, co dla Ciebie jest dobre. Nie trzymaj się tych formułek. Zaufaj przestrzeni, zaufaj, że źródło, które jest w Tobie, Bóg, który jest w Tobie, poprowadzi Cię właściwie. Nawet jak zmoczysz dupę ze 3 czy 4 razy, to się uśmiechnij i podziękuj. Tak jak Ci opowiadałem na różnych moich przykładach życiowych, co chociażby niedawnych ze złamanym, nazwijmy to, sercem. Tak bardzo mi to pomogło, że teraz jak myślę o tych sytuacjach, to moje serce się raduje, bo to pomogło mi osiągnąć dużo wyższe stany duchowe niż mógłbym nawet przypuszczać. Więc chwila bólu czasami, czy smutku, czy czegoś takiego jest nośnikiem, który rozprasza tę energię i sprawia, że staje się lżejsza i bardziej ufasz w to, co jest w Tobie. Jesteś przestrzenią w swoim własnym życiu i zaufaj tej przestrzeni. I nie oczekuj efektów, bo jak będziesz oczekiwała efektów, to wtedy będziesz znowu w niskich stanach, ponieważ to jest umysł. Bądź. Pozwól, niech się dzieje. Nie oczekuj nawet, że wejdziesz na nową ziemię. Nie oczekuj nawet, że przeżyjesz. Bądź. Zaufaj przestrzeni, że wszystko, co się wydarzy w Twoim życiu, jest dla Twojego najwyższego dobra. I tak w rzeczy samej jest. Jest dla Twojego najwyższego dobra, bez względu na to, co się będzie działo. Ale jak odpuścisz tą kontrolę, pozwolisz, żeby się działo, to zobaczysz, jakie efekty przyjdą. I wtedy spojrzysz na świat zupełnie inaczej, bo ja jeszcze kiedyś, tutaj teraz ten świeży przykład tego złamanego, nazwijmy to, serca. No tak, ale to bolało, no to się tak wydaje, ale to bolało. Więc pokazuje, jak bardzo pewne rzeczy są potrzebne. Kiedyś tego typu wydarzenia, bo przecież przeżywałem wielokrotnie, bo kochliwy jestem, to przeżywałem wielokrotnie takie złamane serca, to traktowałem jako niedobry świat, jaka niedobra dziewczyna, jak ona mogła i tak dalej, i tak dalej. Tak to odbierałem. Ale jeśli zaufasz przestrzeni, uświadomisz sobie, że wszystko jest dla twojego najwyższego dobra, to spojrzysz na te sprawy z drugiej strony. I wtedy nawet takie trudniejsze wydarzenia będą dla ciebie radosne. Bo nawet tak zwany ból może sprawić ci radość, ponieważ czujesz, że w tym jest przepływ Boga. Czujesz, że jest przepływ Boga i to czemuś służy, bo nie ma rzeczy przypadkowych. Wszystko czemuś służy. My tego możemy dzisiaj nie rozumieć, ale zrozumiemy za 5 minut, za 10 minut, czy za 5 dni, albo i 2 lata. Czasami też po latach dopiero dostajesz, wiesz, dekiel się otwiera i nagle tadam i rozumiesz, co się działo 2 lata wcześniej. Punkt spojrzenia jest najistotniejszy w tym wszystkim. Nauczono nas odbierać świat z pozycji umysłu, z pozycji umysłu. No i my traktujemy, to jest dobre, to jest niedobre. Jak mnie boli, to kurczę, no nie, to jest niedobre, bo mnie boli. Ale nie chcemy dojść do tego wniosku, że boli mnie, dlaczego mnie to boli. No ma jakiś cel. W życiu nie ma rzeczy bezcelowych. W życiu nie ma czegoś takiego, że ktoś przyjdzie i kopnie cię w dupę, bo akurat tak sobie chciał. To ty chciałeś, żeby cię kopnął w tyłek, bo ci było do czegoś potrzebne. My jako ludzie zapominamy o całej tej sekwencji wydarzeń, które mają mieć miejsce po naszych narodzinach. I na tym polega ta gra, bo jakbyśmy pamiętali całe swoje życie, które dalej nastąpi, to by było nudne. Po to jest właśnie ta kurtyna zapomnienia i po to jest ta gra, po to jest Matrix. To jest najcięższa gra, jaką sobie wybraliśmy, ale zauważcie, jak ktoś zaczyna gry komputerowe, to wybiera najpierw takie proste programy, a później wchodzi w coraz trudniejsze. No i my jesteśmy w najbardziej hardkorowym programie. Matrixie. Nie ma gorszego, chyba, znaczy gorszego, nie ma niższego programu, nie ma bardziej zawiłego, zakłamanego i najbardziej soczystego. Więc cieszmy się z tego, że możemy doświadczać tym wszystkim. Jeśli spojrzymy na tak zwane problemy od strony ducha, od strony Stwórcy, od strony doświadczenia, że wszystko jest dla naszego dobra, to wtedy to, co cię kiedyś smuciło i drażniło, teraz może cię cieszyć. Tak jak ja mówię o złamanym sercu i mi się morda śmieje. Tak to bywa. Kwestia przesunięcia świadomości. Spojrzenie nie od strony umysłu, a od strony serca. Serce inaczej podchodzi do tych rzeczy. Nie ma dobra, nie ma zła. Jest doświadczenie. Jeśli doświadczasz czegoś przykrego, to znaczy, że twój duch, twój Bóg w tobie chce tego doświadczyć. Jeśli uznasz to za złe, to takie będzie. Jak uznasz za dobre, też takie będzie. To lepiej uznać za dobre, co? I w ten sposób to wszystko się kręci. Dlatego wielu problemów, bardzo wielu, wszystkich problemów świata by nie było, gdybyśmy nie wychodzili z pozycji umysłu. Gdybyśmy traktowali życie jako doświadczenie. Jeszcze raz powtarzam, moim, nie tylko moim zdaniem, życie nie ma żadnego sensu, to znaczy nie ma żadnego celu. Jest tylko i wyłącznie doświadczenie. Jako dusza, duch, ustalamy sobie, wcielając się w to życie, że chcemy przeżyć takie i takie doświadczenia. Chcemy doświadczyć, jak wygląda, przypuśćmy, cierpienie, ból, miłość. Na ile się odważymy pójść na całość, to tak bardzo mamy soczyste te doświadczenia. Jeśli odważymy się iść hardkorowo, no to przeżywamy to bardzo mocno. Jeśli się nie odważymy wejść głęboko, poświęcić się danej chwili, danemu wydarzeniu w całości, no to te nasze doświadczenia też będą takie powierzchowne. Warto się odważyć i pomimo tego zadziałać. No wiadomo, że jeśli jest wzlot, to musi być upadek. Tak funkcjonuje ten świat. To tak jak po alkoholu czy po narkotykach. Wchodzimy na haj, to musimy rąbnąć na glebę, żeby zabolało w postaci kaca czy czegoś takiego. Oczywiście są techniki, które mogą nas nauczyć, byśmy o tą glebę nie walili tak mocno. To wtedy, kiedy jesteśmy obserwatorem i doświadczamy tego życia już z pozycji obserwatora, a nie awatara. ale doświadczenie w pozycji awatara jest fascynujące, jeśli tylko odważymy się na to. Po to tu zanurkowaliśmy, bo to jest tak wiele emocji, tak wiele uczuć, tak wiele programów. Życie przynosi nam takie historie, których byśmy w życiu nie wymyślili. Tylko kwestia podejścia do tego. Jasne, jak będziemy uważali, że coś jest złe, bo akurat nas zabolało, czy ktoś krzywo na nas spojrzał i powiedział, a ty, no to wtedy, no wiadomo, będziemy się zanurzali w niskie rejony. Ale jeśli to olejemy, potraktujemy jako doświadczenie i tylko doświadczenie, bez żadnego celu, to wtedy jesteśmy w sercu. Cel zawsze jest ego, czyli umysł, to samo. Tutaj mam taki wykres. Wytyczyłem. No, opisałem 3 drogi osiągania, nazwijmy to celu. Bo nawet takie dążenie do wejścia na nową ziemię, to też jest wymysł Matrixa, to też jest wymysł umysłu. Oczywiście każdy chce być w miłości, ale dążenie do wejścia na nową ziemię to jest cel umysłu, to jest cel ego, ponieważ jest celem. Taoiści mają chyba najbliżej, moim zdaniem, najlepszy chyba sposób na życie, ponieważ liczy się droga, a nie cel. Oczywiście ten cel gdzieś tam sobie wymyślamy. Chcemy na przykład dojechać do tego Grójca, czy gdzieś tam jeszcze i ruszamy. Ale czy my do tego Grójca dojedziemy przez Nowy Jork, czy no jak mój ulubiony bohater Koziołek Matołek. No, po szerokim szukał w świecie tego, co jest bardzo blisko. Doświadczamy. Droga. Idziemy przez tą drogę i patrzymy, co życie, czyli my sami sobie zapisaliśmy. I to dopiero wtedy ma smak, nazwijmy to może sens, ale smakuje i daje spełnienie. Dopiero to. Zauważcie, często kierujemy się, dążymy do jakichś celów, zdobywamy ten cel, 2 dni później już właściwie to nie ma żadnego znaczenia. Ja kiedyś bardzo pragnąłem takiego pięknego samochodu typu Volvo, to dawno było temu i w końcu je sobie kupiłem. I dmuchałem o rany, żeby lakieru nie za... Każdy kurz ścierałem. 3 dni później woziłem worki cementu, bo akurat wtedy prowadziłem firmę remontowo-budowlaną. Takie to są cele ego. One nie dają spełnienia, bo to spełnienie jest płytkie i szybko się rozpuszcza. Ważne jest to, co doświadczymy. Do tego drugiego światu nie przeniesiemy ani tych samochodów, ani władzy, ani pieniędzy, ani niczego z tego świata. Ale doświadczenia, jakie mieliśmy. Robimy pewien progres, odważając się doświadczać tak szeroko i w pełni, czasami boleśnie, często boleśnie, możemy przeskoczyć kilka, nazwijmy to, karnacji. Nazywam to też umownie, bo to też jest pewnego typu metafora. Jeśli tutaj mamy jakąś szkołę i chcemy doświadczać, to możemy w jednym życiu doświadczyć 2 czy 3 jakichś wydarzeń i tylko, bo akurat całe życie jesteśmy, nie wiem, tam zbieraczem znaczków i nic więcej, więc tam w naszym życiu niewiele się dzieje, a możemy przeżyć tysiące różnych przygód, jeśli tylko się odważymy. Możemy wykonywać dziesiątki różnych zawodów, jeśli tylko się odważymy. Jeśli weźmiemy to na klatę, że to może boleć, że możemy się przewrócić, że możemy stracić pieniądze, że ktoś dupę nam skopie. To wszystko jest wpisane w ten scenariusz. Albo tak będzie, albo nie będzie, ale to przeżyliśmy. I w następnych wcieleniach już mamy te doświadczenia i w następnych wcieleniach już mamy te talenty. Bo według mnie, jeśli ktoś jest bardzo utalentowany, to on już w poprzednich wcieleniach coś tam robił. Na przykład talent do malowania, do fotografowania, do pisania, do układania wierszy, czy do komponowania muzyki. Czy ktoś się rodzi, już ma talent na przykład do architektury. Nie wiadomo skąd dzieciak mały, a on już śmiga takie rzeczy, że rany. Czy tak jak syn naszego kolegi Mikołaj, 14 lat i wirtuoz na gitarze. No, ja wymiękam, jak go słyszę, a koleś zasuwa bardzo mocno. Więc to są już takie rzeczy, które w poprzednich wcieleniach robiliśmy i tylko nam się przypominają w tym. Ale to jest kwestia odwagi. Nie masz odwagi, tłamsisz to wszystko. Tłamsisz to, co Bóg chce przez ciebie przeżyć. Odwagi i pozwól sobie sama narzucać swoje zasady. A jak nie ma zasad, to po prostu działaj bez zasad. Pozwól, żeby płynęło i niech się dzieje. Są takie Tu znowu wracam do 3D, do Matrixa. Sposoby osiągania celu. Ogólnie ten podstawowy sposób na osiąganie celu to jest ciężka praca, stopień po stopniu, krok po kroku. Dążymy do jakiegoś celu w znoju. No, czasami osiągamy ten cel, czasami tego celu nie osiągamy. No i to jest obliczone często na lata, tygodnie, różnie to bywa. Dużo nas to energii kosztuje, duże samozaparcia i tak dalej. I to jest tak zwany ten najniższy sposób osiągania celu. Możemy też pobawić się fizykę kwantową. To jest ta linia. Czyli przeskok ewolucyjny. Zamiast robić krok po kroczku, przeskok ewolucyjny co 2-3 kroki przeskakuje na następny etap. Też możemy wykorzystać te techniki z fizyki kwantowej i dojść do tego celu dużo szybciej. Ale jeśli mamy pełną świadomość, że jesteśmy dziećmi Boga, to możemy w pół sekundy zrealizować nasz cel natychmiast. Bez żadnego skakania, bez żadnej energii, bez wnoszenia w to żadnej energii, bez żadnych umiejętności. To znowu przywołuje przykład faceta z burdelem. Nic nie musicie robić, żebyście to sobie uświadomili. Wyrzućcie programy, które mówią, że musicie coś. Nic nie musicie. Nie musicie być patriotami, nie musicie podlegać Matrixowi, jeśli tylko nie chcecie. Nie musicie znać regułek, czy wiedzieć na przykład, jak się komponuje symfonię. Jeśli tylko zechcecie i przywołacie to we wnętrzu, to to wszystko macie. Bo nikt przez umysł nie stworzył niczego dobrego. Wszystko jest kreacją Boga z naszego serca. Oczywiście umysł to przetwarza na język 3D, ale wszystko jest kreacją boską. My, jako awatary, nie możemy niczego. To jakby tyle. Więc tutaj pomyślcie o tym, bo to działa. To działa. Zwłaszcza teraz, kiedy podnosi się rezonans Schumana, mamy jeszcze większe możliwości, ponieważ on rozpuszcza programy, które nas dotychczas oplatały, które nas obciążały. Rezonans Schumana w tej chwili jest naszym sprzymierzeńcem i pozwala, żeby takie cuda się teraz działy. Widzimy świat, w tej chwili widzimy świat albo czarny, albo biały. Czyli świat dualny. Wydaje nam się, że inni ludzie są kimś innym, oddzielonym, że sytuacje, które nadchodzą, to są wrogie, sprowokowane przez kogoś innego i tak dalej. Nie chcemy dostrzegać, że sami jesteśmy kreatorami swojego życia, że wszystko, co się pojawiło w naszym życiu, stworzyliśmy sami sobie. I albo widzimy świat tak, że najpierw widzimy czarne, to pesymista, albo optymista. Widzimy głównie białe, czasami gdzieś tam w oddali czarne. Ale jeśli spojrzymy na świat poza dualnością, czyli widzimy jedno i drugie w każdym wydarzeniu, w każdym człowieku, w każdej sytuacji, w każdej rzeczy, to zbliżamy się do tego, by być obserwatorem. Obserwatorem każdego wydarzenia, czyli jesteśmy nie z tego świata, ale w tym świecie. I wtedy łatwiej nam będzie podchodzić do tematu i do kreacji w czegokolwiek będziemy chcieli, ponieważ nie będziemy emocjonalnie z tym związani. Będziemy niejako poprzez awatara tworzyli swoją rzeczywistość. I tu w tej sytuacji jesteśmy najbardziej zbliżeni do tego, czym tak naprawdę jesteśmy. Nie mówię kim, tylko czym, ponieważ jesteśmy wszystkim, co jest. Pantareizm? Nie wiem, czemu nie mogę dzisiaj zapamiętać tej. Panteizm. Już nasi dawni przodkowie, starożytni przodkowie wiedzieli, że Bóg jest wszystkim, że jesteśmy wszystkim i że praktycznie najmniejsze ździebełko trawy, gwiazda na niebie, zwierzątko, kwiatek czy inni ludzie to jest emanacja tego samego Boga, czyli nas samych. To znowu powtarzam z uporem maniaka te wszystkie rzeczy, żebyśmy to sobie zapamiętali, utrwalili w naszych przestrzeniach, w naszych świadomościach, bo ja wiem, jak trudno jest po tak wielu indoktrynacjach i tych programach, które nam wciskali przez całe życie, jakby dojść do tej świadomości, że jesteśmy Bogiem. Już nas straszono, no jak to tam, do Boga to trzeba na kolanach, do Boga to trzeba z wielką atencją i tak dalej. Oczywiście szacunek należy się wszystkiemu, co istnieje, bo to jest część nas. Ale ja na przykład do swojego Boga mówię Boguś i On się wcale nie gniewa. I mogę was zapewnić, że nasz Bóg wewnętrzny ma poczucie humoru. Też to gniactwo jest zupełnie niepotrzebne w relacjach z Bogiem. Bogiem w nas, czyli nas samym. Im kto bardziej ma większe poczucie humoru, tym lepiej dla niego. Życie nie musi być bardzo poważne. I życie nie powinno być bardzo poważne. W ogóle nie powinno być poważne. Życie to jest zabawa. Jesteśmy dziećmi Boga i bawmy się w piaskownicy życia, tak jak Boguś sobie tego życzy. Pozwólmy, niech On przez nas przemawia, pozwólmy, niech On przez nas doświadcza, bo to jest najważniejsze, znaczy to jest wszystko, co Boguś chce od nas. Doświadczać przez nasze ciała. Kochajmy każde doświadczenie, kochajmy każdą istotę, która przychodzi do nas, żeby z nami wspólnie doświadczyć. Zarówno tą, która chce nam dupę skopać, jak tą, która przynosi nam ciastko z dziurką na przykład. O, fajne. Ciastko z dziurką, coś, co lubię. Tak. No to na razie chyba to do następnego odcinka.